Proszę bardzo, zapraszamy serdecznie. Samolot ze szklaną podłogą? Ale ten wersja z reklamy, czy oryginalna wersja z płyty, czy... A, oryginalna, no to czyli kawałek rapowy. Jesteście gotowi? Co to leci? Wygląda srogo. To samolot ze szklaną podłogą. Widać przez niego w środku bogaczy. Każdy ich zobaczy, jeśli tylko patrzy. A jeżeli patrzy w dół, to nie zobaczy nic taki muł. Choćby nawet coś czuł, na przykład warkot silnika, to on nigdy takiego życia nie dotyka. Zobacz samolot z podłogą. A zobacz samolot z podłogą ze szkła. Zobacz samolot z podłogą ze szkła. Widzę samolot, który jest cały ze szkła. Myślę sobie, opcja to jest dobra, to nie jest opcja zła. Ktoś tam sra. Ktoś tam sra, bo otworzyła się mała klapka. Ten ktoś siedzi tam w klapkach i mówi jego matka: ej, to jest akcja wartka, to leci gdzieś tam w kosmosie. Myślisz sobie, co za łosie, myślisz sobie, co za prosie. Czemu on to robi, co za gostek. To się nie zrymowało, ale nieważne, mam tyle pieniędzy, że mi mało. I mogę rymować nawet coś, co się nie rymuje. Bo i tak kasuję, inkasuję, dużo pieniędzy, dużo banknotów. Mam dużo kłopotów z tego powodu, bo wypichają mi się kieszenie od nadmiaru hajsu. Bom, bom. Wiesz co? Mam nadmiar. Jest dużo hajsu tutaj w samolocie lecę. On tutaj jest, tutaj samolot ten ma szklaną podłogę. Powiem to, że sufit też ma szklany, powiem tobie. I dolatujemy na miejsce do naszego domu, bo mieszkamy wewnątrz wielkiego elektronu. Właściwie protonu, nie, zderzacza hadronu, tak. Mieszkamy gdzieś w Szwajcarii, w podziemi, nie mów o tym nikomu. Zbudowałem zderzacz, bo nie miałem co robić, tak. Miałem dużo kajsu i robię teraz wybuchy z materii. Zderzamy materię, po prostu dla beki. Ludzie mówią, dlaczego to robicie, a my wpisujemy czeki. A kiedy jesteśmy na lotnisku, to robimy czeki. No właściwie nie robimy, bo robimy wszystko bez kolejki. Bo lotnisko jest nasze też. Droga dojazdowa jest nasza też. I twoje mieszkanie jest nasze też. Nawet twoja matka jest nasza też. I to co jesz, ej. Nasze jest lotnisko w Paryżu i w Abu Dhabi. Bom, bom, bom. Bierzemy oko złote za oko ząb, jak Hammurabi. Bom, bom, bom. Jesteśmy tak mądrzy jak rabin. A jednocześnie moglibyśmy nadać sobie tytuł hrabi, gdybyśmy tylko chcieli. Ale nie chcemy, jesteśmy weseli od piątku do niedzieli. Za tylko 3 dni, poza tym jesteśmy smutni, bo życie jest smutkie i całkiem krótkie. Pijemy wódkę ze złota, pijemy szlugi, które są złote. Martwimy się potem, co się staje z naszym wewnętrznym samolotem. Czyli to lata nam środków, wątroby i w żołądku. Ale myślimy w porządku, pijemy trochę złotego wrzątku. I według katolickiego obrządku mamy złoty krzyż. I mamy też złotą mysz, która sobie biega gdzieś tam w dziurze. Mówię też o złotym szczurze i w złotej rurze płynie złota woda. Mamy też o złotych samochodach, już chyba mówiłem, przynajmniej o samolotach. Mamy też złotego kota, który to złotą mysz, goni po mieszkaniu. Mieszkamy w złotym... Weźmy złotego parawanu, który jest, obstawia całą Warszawę. Mamy złotą kawę, mamy złoty grawer, który wygrawerował nam napis Amen na drzwiach, ponieważ to jest właściwie świątynia bogactwa. Mamy też trochę złotego ptactwa i mamy złote dziwactwa, na przykład złote nasze podobizny wielkości całych nas. Mamy złoty kwas, mamy też złoty czas, który płynie w złotych zegarkach. Mamy złotego browarka, mamy złotego Marka, po prostu koleś, który nazywa się Marek, jest cały ze złota i ma trochę szparek w różnych częściach swojego ciała. Żeby też... można było go podwieszać na rzemykach, tak. Tak, mamy różne perwersyjne rzeczy związane ze złotem. Złoty płotek. Bardzo dużo złota, mamy dużo złotego błota. Kąpiemy się w złotym błocie, a potem w złotych pociech robimy dużo złotych rzeczy. Dużo rzeczy można robić ze złota. Jest tak zwana złota sobota, w której zapraszamy ludzi, żeby po prostu siedzieć z nimi w złocie i rozmawiać o złocie. Jazda! Jazda!